Cześć, jestem Farel, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Brawl Stars. Moi drodzy zadymiarze, dzisiaj chciałem wam się pochwalić moją mapą, którą budowałem ponad 4 godziny. Jest to mapa Labirynt i poprosiłem trzech swoich znajomych youtuberów, aby ją przeszli. Panda Szaku oraz Rogalik. Właśnie oni będą dzisiaj przechodzili moją mapę Labirynt i będą między sobą rywalizowali. Osoba, która zdobędzie najwięcej punktów w trzech różnych konkurencjach, które za chwileczkę w odcinku wam przedstawię, wygrywa 100 zł PSC. I uwaga, uwaga, te 100 zł PSC nie trafię do ich kieszeni. Spokojnie, spokojnie. Ona trafi do widzów właśnie albo Pandy, albo Rogalika, albo Szaka. Więc możecie teraz w tym momencie w komentarzu napisać, jaki team jesteście i też zaproponujcie, jakiego youtubera chcielibyście zobaczyć w następnym odcinku, który przychodzi jakąś inną mapkę, którą ja stworzę. Mój drogi przyjacielu, w tym momencie strzelę łapeczkę w górę, 10 tysięcy łapek i nagrywamy kolejny odcinek z youtuberami, a jeżeli jesteś nowy na moim kanale, to strzel subika z dzwoneczkiem, żeby nie przegapić kolejnego zwariowanego odcinka. W dzisiejszym odcinku postanowiłem, że zrobimy konkurs na karnet zadymiarski. Oczywiście dla wspierających z kodem Farel. Jeżeli jeszcze mnie nie wspierasz z kodem Farel, to kliknij w link, który znajduje się w pierwszej linijce w opisie tego filmu, a następnie potwierdź, że masz już zainstalowany Brawl Stars. Wtedy kodzik sam ci się wpisze. Jeżeli już to zrobiłeś, no to w komentarzu napisz dowolny komentarz, a wyniki konkursu ogłoszę w następnym odcinku. Teraz polecą dwa krótkie filmy podesłane przez moich widzów, którzy robią zakupy z kodem Farel w sklepie Brawl Stars. Ja wam dziękuję, mordki, ślicznie za wsparcie. Sprawdźcie swoją skrzynkę mailową, ponieważ odesłałem wam kody PSC, za które będziecie mogli sobie kupić Megaboxa. Pamiętajcie, jeżeli robicie jakieś zakupy z kodem Farel, nagrajcie to, podsyłajcie mi na mojego maila kodfarel@gmail.com. Oczywiście e-mail znajdziecie w opisie. A ja już teraz, moi drodzy, nie przedłużam i sprawdźmy, jak Rogalik, Szaku i Panda poradzą sobie z moim labiryntem. Moi drodzy, jest dzisiaj ze mną Panda, Rogal oraz Szaku. Siemaneczko, byki. Siema. Słuchajcie, przygotowałem dzisiaj dla was labirynt, który sobie za chwileczkę przejdziecie. I uwaga, osoba, która zajmie pierwsze miejsce w trzech albo w dwóch konkurencjach, jeszcze nie wiem, za chwileczkę je wymyślę, wygrywa 100 zł PSC. Jesteście gotowi? Ale do rozdania dla widzów, nie dla siebie, pamiętajcie. Co nie dla siebie? Do rozdania dla widzów. Także jak któryś z nich wygra, to od razu wbijacie pod najnowszy odcinek i piszecie, gdzie moje PSC, pamiętajcie. Bo... tak ma być, tak ma być. Ale ja mam tak, jak było. Kixi Shop? Tak. Tak? Jeszcze? Ja tak samo. No i Kozak, słuchajcie, moi drodzy. W pierwszej konkurencji tylko biegniecie, nie zabijacie się. Osoba, która pierwsza dobiegnie do środka, zdobywa 3 punkty. Druga 2 i ostatnia nie. Pierwsza 2, druga 1, trzecia 0. Ok, jesteście gotowi? Gotowi. Dobra, to wybierajcie sobie postacie. Nieważne jakie, nieważne. Aha, Szaku bierze Mortisa, bo Mortis jest w sumie najszybszy. No dobra. Tak to chce ugrać, tylko pamiętaj, nie możesz kogo zabić. Jak kogoś uderzysz, dyskwalifikacja, odpadasz. Dobrze, że powiedzieliście. To nie podchodźcie im pod łopatę, proszę. Dobra, mordeczki, zaczynajcie. Kto pierwszy, ten lepszy. No, jestem mega ciekawy, kto z was dobiegnie na sam koniec. Jeszcze raz mnie dotkniesz tą łopatą, przysięgam, oddam ci. Trzy Mortisy, dobra, wyścigi Mortisów, okej. Okay. Ja sobie tu przeskoczę Dynamikiem. Ej, to mnie przepuść, ja szybciej ten przykopię to, ale dobra. Okej, okay. Panda wybrał drogę w prawo, chłopaki poszli w lewą stronę. Nie, no to jest skam, tam z tamtej strony nie. Skamują. Dobra, no. Powiedz mi, że to jest źle. No, jestem mega ciekawy, okej, okay. Panda poszedł panda tędy. Przeskoczył, widziałem. Nie, 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 to ja nie, jestem, nie Panda Mortisem gra. Jak chciał przez... Ja czekam na środku i kibicuję. Kto pierwszy, no? Jest pułapka. Siema, Panel. Panda oskamował, Panda siema. Jest kamerem totalnym, no. Proste, no. Tak? Dobra. Ja jestem drugi. Panda dobra. Jest prawie, że no, na końcu. No jeszcze macie czas, jeszcze macie czas. Szaku, goń tą samą drogą co Panda, bo musicie rozwalić jeszcze czas. Wywalaj, chłopie. Dobra. Dawaj, jestem kto będzie na końcu? Tak. Pierwszy jestem pierwszy. Czekaj, kto był? Szaku był pierwszy chyba, tak? Szaku. Panda lepszy. Szaku, Panda i Rogalik, dobra. Mamy punkty, zapisujemy. Panda nie żyje, Szaku nie żyje. Wygrałem. Ale mieliśmy się nie bić, halo. Ale kto jest pierwszy? Szaku, dyskwalifikacja. Dobra, dzieci, nie patrzcie. Dobra, kto stoi teraz w środku, halo? Kto stoi w środku teraz?
Farel, powiedz, kto zbył kamykał. Rogalik, Rogalik był najlepszy. Najlepszy od końca, dobra. Dziękuję, dziękuję. Dobra, moi drodzy przyjaciele, pierwsza runda za wami. Szaku oszukał na mecie. Zajął pierwsze miejsce. Drugie Panda, trzeci Rogal. Okej, kolejna konkurencja. Moi drodzy, czas na drugą konkurencję. Tym razem chłopaki ścigają się brokami. Możecie używać gadżetów, ale pamiętajcie, że użyć jest tylko 3. Więc lecicie. Okej, Panda od razu po skosie, Rogalik też. Szaku wybrał tędy drogę. No dobra, zobaczymy. Nie bij go! Bez atakowania! Okej. Ten co? Ale że Rogali wychodzi na prowadzenie? Czy będzie pierwszy? Ale że Panda? Dobra. Uwaga, jak to wskoczy pierwszy? Nie bić się, wariaty! Szaku pierwszy, no nie wierzę! Nie wierzę! Szaku mnie uderzył! Ale co uderzył? Szaku mnie uderzył! No Szaku mnie zabił! Rogal, drugie miejsce, chodź tu! Dawaj, wyszłam drugie miejsce! Jesteście nienormalni, okej. Szaku pierwszy, dobra, Pandzie damy ten punkt. Pandzie damy punkt, Rogal znowu bez punkta. Nie no, jak Pandzie punkt? Nie no, Panda... Przed metą nawet nie wszedł do mety! Nie mogę słuchać! Nie mogę słuchać! Dwa razy wygrałem i mnie oskamowali dwa razy! Okej, powiem wam, że poszło wam bardzo ładnie, bardzo ładnie. Czas na trzecią konkurencję. Panowie, przyszedł czas na ostatnią konkurencję decydującą. Każdy z was wybiera jaką chce postać i nawalacie się od samego początku. Kto dojdzie, do środka wygrywa. Dobra. A nie, że kto się wyeliminuje, tylko kto dojdzie. Nieważne, bo może być tak, że nagle we dwoje się, albo w troje się wyeliminujecie. Dobra. Możemy co, gramy się tym samym? Nie, jaką chcesz postacią? Jaką chcesz? Typowe igrzyska śmierci. Kto dojdzie do środka, ten wygrywa. Tak. Ja to wygrywam. Dobra, dawajcie mordeczki. Jestem mega ciekawy. Mnie nie bijcie, ja tylko stoję sobie z boku, tak? No uciekaj! Okej. Jednak chłopaki... Nie nawalali się na samym początku, tylko Panda stwierdził, że leci Mortisem jako pierwszy. Okej, Rogalik zrobił brokiem skok. Nie. I czy Rogalik co oszukać? Zobaczcie! Rogalik postawił na broka i czy będzie pierwszy? Rozwala sobie elegancko! Nie. Dobra, panowie! Panda Mortisem jeszcze jest bardzo, bardzo daleko i chyba Rogalik pierwszy! Tak jest, Rogalik pierwszy! To teraz tam... Nie da się słuchać! To teraz walczy... Całe życie! Pierwszy raz od roku tą gierkę odpaliłem! Bożeś porobił na IQ! No, ale się Szaku wziął Rose? Jak dzba? Będzie mi ślać od razu! No w sumie pozwolenie było... Że można się atakować z samego początku, nie? Ale że nie? Panda leci jak szef? A jak? Nie, no dobra. A Szaka to nawet proste, nie widać na tak. Horyzoncie. Rogalik 3 punkty, Panda 1, Szaku 0. Ale wam dupę złoję, ale wam teraz dupę złoję. Dobra, lejcie się. No siema. Zapalimy go na dziurę od razu, Panda. Naucz to jest to mega ciekawe, kto to wygra. Nie. Naucz go szacunku, Panda. Ja cię nauczę. Naucz Rogalik, go szacunku. Dobra, nie mogę słuchać. Let's go. Co to było? Oje. Dobra, dwa razy. Dobra, moi drodzy! Moi drodzy! Chcąc! Teraz chciałem podsumować wyniki, uwaga! Szaku wygrywa jednym punktem, zdobywając w trzech konkurencjach 4 punkty! Nie, drugie i trzecie miejsce ex aequo Panda z Rogalem! Brawo, brawo! Brawo, brawo! Także Szaku wygrywa 100 ziko PSC, mój drogi przyjacielu, a wy wbijajcie pod najnowszy odcinek u Szaka i spytajcie się go, gdzie jest mój hajs, wariacie. Link do kanału Szaka znajdziecie w opisie. Brawo, brawo, Szaku wygrywa 100 zł PSC, pamiętajcie, żeby wbić na kanał Szaka, zostawić mu subika i pod najnowszym filmem napisać, gdzie mój hajs, pajacu, o. Coś takiego, wiecie, Szaku to jest taki YouTube'owy troszeczkę pajacyk, więc on się nie obrazi. Także wbijajcie do Szaka, mam nadzieję, że wam się podobało, nie zapomnijcie wziąć udziału w konkursie, a ja już się z wami żegnam i widzimy się w kolejnym odcinku z Gry Brawl Stars. Trzymajcie się, nara!